Okazuje się, że nie jest wykluczone, a nawet jest bardzo prawdopodobne, że właśnie to, że te miejsca awarii komputera i rozbicia się samolotu są rozbieżne, sprzeczne właściwie ze sobą, to wskazuje, jak powiedzieli nam eksperci, między innymi ekspert z Niemiec od nawigacji, Polak, tak, pan Marek Strasenburg-Kleciar, który z nami współpracuje, który jest specjalistą od nawigacji satelitarnej. Powiedział, że to są wskazówki, które no, kierują nasze myśli w kierunku zmienienia satelitarnego, czyli ataku satelitarnego na samolot. I teraz tak, jest tu w Londynie Polak, nie wiem czy jest na sali, bardzo zasłużony w śledztwie naszym dziennikarskim, jak również bardzo pomocnym zespołowi pana ministra Antoniego Macierewicza. Niestety nie jestem upoważniony, nie mogę powiedzieć kto to jest, ale jest to osoba, która pracowała w Polsce w wojskowości przy radzie lokacji, przy naprowadzeniu samolotu. Osoba posiadająca niebywałą wiedzę i która też bardzo nam pomaga. I cóż, między innymi wynika z tych ustaleń, między innymi tego pana, eksperta, Polaka z Londynu, takiego Polaka z Niemiec i również innych ekspertów, że było kilka takich elementów, które spowodowały, że polski samolot został naprowadzony na śmierć. Tak, proszę Państwa, został naprowadzony na śmierć i to można już właściwie powiedzieć. Bo po pierwsze, nikt już nie kwestionuje, nawet te tak zwane media mainstreamowe w Polsce, czyli te prorządowe, nikt nie kwestionuje, że kontrolerzy z wieży w Smoleńsku podawali nieprawdziwe informacje. Podawali im złe odległości. Naprowadzali ich na śmierć. W tym momencie pada nawet takie powiedzenie pana Krasnodębskiego, który był tam na wieży, tam pułkownika, do pana Plusnina, że doprowadzamy do 100 metrów i koniec. Czyli wiemy już na pewno, że wieża wydawała fałszywe informacje. Fałszywe informacje, które przyczyniły się do tego, że samolot został wprowadzony w Niemieckie Jaru, gdzie spotkała polską elitę patriotyczną narodową śmierć. Drugim takim elementem było prawdopodobnie zafałszowanie sygnału radiolatarni, czyli NDB tak zwanej. To właśnie specjalizacja między innymi pana, który tutaj w Londynie mieszka. Czyli trzeba to wyjaśnić, że bo nie wiem, czy dla wszystkich Państwa to jest jasne. System naprowadzania samolotów na lotnisku Smoleńsk Cywilny polega na tym, że samolot kieruje się na dwie radiolatarnie, najpierw dalszą, potem bliższą, które wysyłają pewne sygnały i samolot dzięki temu, że tak powiem, jest wprowadzany równo jak na pas startowy. Ponieważ ten sygnał radiolatarni przerywał, co już odkrył wcześniej pilot Jaka w 40, i prawdopodobnie, no to jest nasze na razie podejrzenie, nie mamy na to dowodu, była jakaś fałszywa radiolatarnia, która wydawała inny sygnał. W połączeniu z wieżą ten samolot po prostu poszedł w bok, na śmierć. To już wiemy na pewno. Trzecia sprawa to jest Mykonik, o którym wspomniałem, czyli ten atak satelitarny. I to już właściwie są trzy elementy, które bardzo silnie wskazują na celowość. My oczywiście tego nie możemy dzisiaj przesądzić, bo właściwie cóż nas wszystkich wiąże? Oprócz tego, że śledztwo jest prowadzone, będę się skracał, że śledztwo prowadzone jest bardzo niemrawo. Wiąże nas, proszę Państwa, przede wszystkim to, że Rosja dotąd nie chce upublicznić parametrów lotu. Czyli tego, co zostało zapisane na czarnej skrzynce, nie tej, która rejestrowała zapisy rozmów w kabinie pilotów, ale zapisy parametrów lotu. Gdybyśmy je znali, znalibyśmy prawdę. Niestety to jest przed nami cały czas ukrywane. Także no oprócz tego podano Polakom, proszę Państwa, fałszywe dane dotyczące podejścia, czyli kartę podejścia. Tam były nieprawdziwe dane, oni wprowadzili to do GPS-a, to się przyczyniło oczywiście do złego naprowadzenia. Kolejna sprawa,
przeciążenia. Rosjanie podali w raporcie Mach, że przeciążenie było 100 G, czyli to jest, chodzi o wielokrotność przyspieszenia ziemskiego równe 1 G, podczas gdy nasi eksperci, i to w tym profesor zwyczajny fizyki, swoimi ekspertyzami zaprzeczyli temu. No i ostatnia sprawa, też króciutko, dotycząca potencjalnej eksplozji na pokładzie. O tym trzeba powiedzieć. Przez ostatnie kilka miesięcy opinia publiczna w Polsce była właściwie przekonywana, że absolutnie nie ma żadnych dowodów, że taka eksplozja była. Raport MAK też tak twierdzi i twierdzi, że nie było żadnego wybuchu, ale niestety nie daje na to żadnych dowodów, żadnych ekspertyz dotyczących badań wraku, dotyczących badań ciał, zwłok, dotyczących badań ubrań, czy materiałów wybuchowych, czy były naprężenia i tak dalej. Po prostu nic o tym nie wiemy. Także myślę, że te badania są przed nami. Ponieważ tutaj już prowadzący mnie pogania, przepraszam, tak troszkę może chaotycznie, ale muszę kończyć w takim razie. Dziękuję. Leszek Misia, reports made by... Chwileczkę. Pytanie będą potem. Ja tutaj tylko po angielsku prosimy jeszcze głosić, bo to jest Grzegorz Wieżochłowski i Wladimir Bukowski, chcę powiedzieć. Potem będą pytania. Mr. Leszek Misiar said that there are a number of technical problems with the MAC report when it can be demonstrated that the report as it stands is that it makes mistakes. For example, at one point it says the computer stopped working at 15 meters above ground, and yet the report states that's when the plane crashed, a clear nonsense. He also pointed out that a spy was sent to organize, a known spy, the trip by Lev Kaczynski was sent to Moscow to organize it, and that the plane itself was overhauled by a friend of Premier Putin. He also pointed out how clear the sat-nav was interfered with, that the Polish plane was misguided to the crash, even pro-government papers agree on this. There were false beacons. But one other key point perhaps is missing is that Russia still refuses to release the black box regarding the navigation of the plane. Moreover, the question of the bomb is still not decided because we have been unable to examine the bodies. I would now like to turn to Mr. Grzegorz Wieżochowski to say how the investigation has in fact had run into problems from the start. Witam Państwa serdecznie. Ja od razu powiem, że będę mówić dość krótko, bo właśnie Pani Małgosia przekazała nam informację, że jest tutaj Pan Konrad, o którym wspomniał kolega Misiak, czyli ten nasz ekspert od naprowadzania samolotów. Będzie chciał parę słów też powiedzieć właśnie o tych technicznych aspektach. Więc ja tylko króciutko o takich najbardziej porażających chyba elementach i aspektach śledztwa prowadzonego przez i przez Rosjan, i przez Polskę. Przede wszystkim, co nas najbardziej uderza po tych 10 miesiącach, które minęły katastrofy? Przede wszystkim to, że ci, którzy mieli badać tą katastrofę, ci, którzy mieli prowadzić śledztwo, zaczęli to robić od niszczenia dowodów. Podejrzewam, że część Państwa widziała w internecie lub w telewizji materiał wyemitowany przez misję specjalną, na którym widać, jak już 11 kwietnia, czyli dokładnie dobę po katastrofie, Rosjanie zamiast zbierać i zabezpieczać wrak polewane, które mogły znajdować jakieś ślady eksplozji, czy awarii, czy jakiekolwiek, niszczyli ten wrak, cięli go piłami, wbijali szyby. Ten materiał został nagrany przez jednego z funkcjonariuszy, którzy się tam znajdowali. Dziennikarze misji specjalnej go zdobyli i wyemitowali. Tylko dzięki temu wiemy, że coś takiego miało miejsce. Gdzie były polskie służby, gdzie były polskie władze, które miały obowiązek przyglądać się temu, co dzieje się w tych pierwszych dniach po katastrofie, tego nie wiemy. Niestety
to ten proceder niszczenia dowodów nie dotyczył tylko braku. Niszczono także zawartość, co szczególnie bulwersuje aparatów, na przykład ofiar. My tutaj z kolegą Misiakiem i z innymi dziennikarzami Gazety Polskiej dotarliśmy do notatek polskiego kontrwywiadu, czyli do notatek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To była ekspertyza dotycząca właśnie aparatów fotograficznych i kamer wideo należących do ofiar katastrofy. Okazało się, że Rosjanie, którzy przejęli te aparaty i kamery, niszczyli ich zawartość. Chodziło o zdjęcia wykonane m.in. na pokładzie Tupolewa. Te zdjęcia, fotografie usunięto 11, 12 i 16 kwietnia. Są ślady zapisane w pamięci aparatu. Dlaczego to robili, tego też nie wiemy. Rosjanie zacierali ślady. To też jest jakaś posztaka wskazująca na to, że mają coś do ukrycia. My tutaj nigdy w żadnym razie nie chcemy przesądzać tego, że to był zamach. Mówimy tylko, że Rosjanie mają coś do ukrycia. Nie wiem, czy to była awaria samolotu, czy może jakieś inne zaniedbania, które strona rosyjska chciałaby ukryć. W każdym razie ich postępowanie świadczy o tym, że mają coś na sumieniu. Tu są takie dwa najbardziej uderzające przykłady. Po pierwsze, sfałszowano zapisy rozmów pilotów, czyli to, co znamy jako stenogramy. Wiemy już, że piloci nie próbowali lądować, tylko wykonywali próbę podejście do lądowania. Według raportu MAK piloci podjęli decyzję o lądowaniu pod naciskiem generała Płasika i w domyśle Lecha Kaczyńskiego. Posłużyli się przy tym właśnie przede wszystkim stenogramami, czyli tymi zapisami rozmów z kokpitu. Przemilczono, uzasadniając tę wersję, całkowicie przemilczono fakt wypowiedzenia przez kapitana, dowódcę samolotu Arkadiusza Protasiuka komendy odchodzimy. Dziś wiemy już, że dowódca samolotu podjął decyzję o odejściu i przerwaniu lądowania na drugi krąg. Czemu, dlaczego Rosjanie nie uwzględnili tego w swoich stenogramach, tego nie wiemy. Kolejny element fałszerstwa to przypisanie dowódcy samolotu zdania, które zaczyna się: on się wkurzy, jeśli. Okazuje się, według polskich ekspertów, którzy poddali zapisy z kokpitu analizie fonoskopijnej, że takie słowa w ogóle nie padły. Rosjanie sfałszowali także zeznania własnych pracowników, czyli kontrolerów wieży lotu. W kwietniu, 12 kwietnia, rosyjscy kontrolerzy zeznawali w prokuraturze, złożyli zeznania, powiedzieli o tym, co się działo na wieży. Te zeznania trafiły do polskiej prokuratury. Kilka miesięcy temu okazało się, że Rosjanie pragną unieważnić te zeznania i zastąpić je zeznaniami złożonymi kilka miesięcy potem. Niech trzeba chyba dodawać tutaj, że te późniejsze zeznania były już właściwe i odpowiadały wersji Rosjan. Na przykład według tych poprawnych, późniejszych zeznań lot odbywał się według procedur cywilnych, a nie wojskowych, co zdejmowało dużą część odpowiedzialności właśnie ze strony rosyjskiej. Tutaj kolega Misiak właśnie wspomniał m.in. o tej ekspertyzie dotyczącej obecności materiałów wybuchowych na pokładzie, ekspertyzie, której nie było. Okazuje się, że przez kilkanaście miesięcy byliśmy okłamowani, że są dowody na to, że w samolocie nie doszło do wybuchu. Tymczasem można założyć, że na przykład na pokładzie zastosowano najbardziej prymitywną metodę wysadzenia samolotu, czyli na przykład wsadzenia w niego trochę trotylu czy dynamitu. W zasadzie nie ma żadnych dowodów, które by takie wersji zaprzeczały. Rosjanie po prostu powiedzieli, że nie było eksplozji, natomiast nie przedstawili żadnych dokumentów, materiałów czy ekspertyz, które by potwierdzały autentyczność takich badań. Na sam koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, nawiązać do tego, co tutaj też było wcześniej mówione przez pana Melaka, o tym, że śledztwo jest prowadzone przez ludzi całkowicie skompromitowanych.
Jako pierwsi ujawniliśmy, że w komisji, która bada, w rozwiedzie komisji, która bada przyczyny katastrofy, znajdują się ludzie, którzy byli lub są w KGB i FSB, czyli w służbach bezpieczeństwa Rosji lub Związku Sowieckiego. Ludzie, którzy przez całe swoje życie zawodowe uczyli się przede wszystkim kłamać i zabijać. To chyba o czymś świadczy. Na koniec chciałbym poprosić o głos pana Konrada, który by parę słów powiedział o tych aspektach technicznych. Pointed out that in fact the plane was destroyed without the Poles being able to examine it, and also that many journalist photographs were destroyed by the Russians, all of which indicate there might be something to hide, and moreover, the parliamentary sanctions do not in fact support the idea to be generally pressurized, and in fact there's some notion that some of the conversations by the air controllers have been altered over time. As a new person to come in, Mr. Konrad, who carried out the analysis that was mentioned earlier by Mr. Leszek Miszek, would like to say a few words now. Witam Państwa serdecznie. Część osób na pewno nie zna z prezentacji z Brukseli. Jestem byłym wojskowym, który obsługiwał radar. Spędziłem tysiące godzin na analizie zmian położenia samolotów, stąd to, co dla niektórych są po prostu liczby. Dla mnie jest to określony punkt przestrzeni, który się zmienia i jakby, którą dynamikę tych zmian można w sposób dla mnie naprawdę bardzo łatwo obliczyć. W zasadzie główne moje analizy, które zaprezentowałem w Brukseli, polegały na tym, że samolot był błędnie naprowadzany w kilku parametrach. W parametrze odległości o około 800 metrów. Chodzi o to, że gdy kontroler mówi na przykład 6 km na kursie na ścieżce, samolot w rzeczywistości był kilometr dalej. Dokładnie druga sprawa była, chodzi o ścieżkę. Ścieżka jest to, można powiedzieć, połączenie dwóch parametrów. Parametrów wysokości oraz parametrów odległości od lotniska. I w tym momencie samolot nigdy, ale powtarzam, nigdy nie był na ścieżce. Choć jest tak zwany kąt schodzenia, jest to 2 stopnie 40, który jest w karcie lotniska. I według tego samolot nigdy nie był na ścieżce. Rosjanie, aby jakby spróbować ratować swoich kontrolerów, chcieli do analizy kąt 3 stopnie 12. Jednak nawet i wtedy samolot był przez 80% czasu nie był na ścieżce. Można powiedzieć, że wszystkie te analizy zostały potwierdzone zarówno i w poprawkach do raportu Komisji MAG, jak i sami Rosjanie, powiedzmy, umieścili te informacje w swoim raporcie. Oczywiście zostały one przemilczane, natomiast zostały one umieszczone. Jeśli ktoś ma możliwość na przykład ponownego obejrzenia konferencji MAG z Moskwy, widać dokładnie, że gdy w czasie tego wideo jakby końcówki, że gdy kontroler mówi 6 km, punkt samolotu jest 6800. Widać to naprawdę bardzo wyraźnie. Jakby oni w sposób, wiedzieli, że nie mogą jakby ukryć tego, natomiast oczywiście zagłuszyli to naciskami. Dzisiaj chciałbym zacząć w zasadzie właśnie od tych nacisków. Wiadomo, że na przykład sam raport zawiera analizę psychologiczną pilotów, że jakby przyczyną katastrofy były naciski oraz obecność generała Kosika w kokpicie. Mogę tu w tej chwili powiedzieć, że nie było żadnych nacisków. A jest obecność generała Kosika, naprawdę tutaj generała nie było w kokpicie. Rosjanie, mogę tak naprawdę to powiedzieć, Rosjanie sfałszowali scenogramy, bo można się pomylić w analizie o jakieś konkretne słowo, ale nie można wymyślać konkretnie słowa. Ja podam na przykład. W rosyjskiej wersji jest pilot, drugi pilot mówi. Mówi też, że mgła, a naprawdę zdanie wygląda, mówi tylko, że jak za drugim razem nie usiądziemy, to mówi, że na Moskwę. Czy można się pomylić w analizie tego słowa? Nie. To, co kolega wspomniał, Grzegorz, że chodzi o wkurzy się. W języku angielskim tam jest jeszcze użyte słowo crazy, że prezydent się wścieknie. To słowo fizycznie nie istnieje, po prostu go nie ma. Rosjanie, można powiedzieć, napisali chyba kilka zdań, pół strony raportu o tym, że prezydent się wścieknie, że nie będzie lądował. I to nie chodzi, że to jest źle zrozumiane, czy na przykład źle jest przetłumaczone na angielski. To słowo po prostu nie istnieje, fizycznie go nie ma. Nie ma go, po prostu nie ma. Jest taki słów jest mnóstwo, na przykład pewnie pamiętacie Państwo z prasy, gdy kapitan się pyta, co z nami Basiu.
jakoby jest wystraszony reakcją prezydenta. Tego słowa nie ma. Nie ma. Fizycznie ono nie istnieje. Ono istnieje tylko w stenogramach pisemnych, które zostały przekazane polskiej stronie i opublikowane w prasie. Nie ma tych słów. Nie ma. Myślę, że poza takich elementów jest mnóstwo, które są przeoczone, są zmieniane, dopisane. To po prostu naprawdę są dopisane, bo ja rozumiem, że na przykład przy tłumaczeniu można zrozumieć źle słowa, niektóre są podobne do siebie, ale nie można wymyśleć całego zdania i na tym zdaniu opierać wersję nacisku. Powtarzam, w komentarzach polskiej strony Komisji Millera do raportu Komisji MAG jest napisane wyraźnie. Strona polska uznaje, że nie ma żadnych podstaw ani dowodów, że były wybierane jakiekolwiek naciski. Jest to wyraźnie napisane. Rosjanie nie uwzględnili tego w raporcie. Jest jedna kwestia. Jeszcze pewnie pamiętają Państwo, jedyne zdanie, które generał właśnie miał wypowiedzieć w kabinie, gdy jakby czytał w tle kartę. Nie ma tego fizycznie. Zamiast tego jest słowa drugiego pilota. Po prostu nie ma żadnego dowodu na to, że generał Płaszczyk był w kabinie. Powiem więcej jeszcze. To jeśli czytali Państwo, że jakoby ciało generała zostało znalezione w kokpicie. Po pierwsze, nie ma kokpitu. Po drugie, Rosjanie tam tłumaczyli się, że w rejonie, gdzie był kokpit. Ale nie podzieli, że to jest ten rejon tak zwanego kokpitu plus przedniej części samolotu. A do przedniej części samolotu zalicza się salonka prezydencka oraz dwie salonki VIP-owskie, w której się właśnie znajdował generał. Więc tak naprawdę nie ma naprawdę żadnego dowodu na to, że generał był w kokpicie. Na koniec, bo już tutaj nie mam czasu, chciałbym w zasadzie powiedzieć o jednej kwestii. Jest jedna kwestia, która zostanie pokonsultowana przez 5 miesięcy. Moim zdaniem, zdaniem wielu osób, jest to ewidentny dowód na fałszerstwo parametrów lotu. W ciągu 2 tygodni, w zasadzie mamy już opracowane jakby wersję merytoryczną tego, ale w ciągu 2 tygodni chciałbym w zasadzie opracować stronę prawną tego i zgłosić popełnienie przestępstwa. Chodzi o pociągnięcie sterów do siebie. Komisja MAG sugeruje, że pilot zaczął się ratować na wysokości 30 metrów nad ziemią. Jednocześnie na tej samej stronie mówi, że przy tej prędkości zniżania samolot musi opaść 30 metrów. I z pozoru wygląda 30-30, czyli to są podobne liczby, tylko że teren, topografia terenu, wiąże, że teren się zmienia. I prosta, naprawdę, powtarzam, prosta analiza liczb, jakby tej wysokości, która sama Komisja MAG podaje, że samolot opadł tylko 8 metrów. To więc jeśli na 98 stronie twierdzą, że musi opaść 30 metrów, natomiast na następnej stronie piszą, że opadł tylko 8 metrów, i na tym opierają zapisy, bo to jest ewidentne fałszerstwo. Z tego względu, że jeśli tak by było, samolot by się rozbił już 1,2 km od lotniska, pobliżu bliższy na latarni. Jeśli on leciał, oznacza to, że te pociągnięcie sterów było o wiele wcześniej, a jeśli było o wiele wcześniej, oznacza to, że cały ten fragment parametru jest sfałszowany. W ciągu 2 tygodni w porozumieniu z innymi osobami chciałem właśnie złożyć wniosek do prokuratury w tej sprawie. Ten zapis włączenia kanału Bortona jest o tyle istotny, że jest on w pobliżu czasu sygnału markera NDB. Sygnał markera NDB, i to tutaj się jakby niepodzielny fragment, sygnał markera NDB trwa 2,5 sekundy, co oceniają, że samolot leciał na wysokości anten, a są to anteny UHE, które nadają sygnał pionowo w górę, jest to niemożliwe. I wtedy mamy tak, niemożliwy czas włączenia kanału autopilota, czyli pociągnięcia steru. Niemożliwy czas sygnału markera NDB plus to, co założyli niektórzy piloci, w parametrach widać, że te stery były pociągnięte wcześniej. I co mamy? Że ten fragment musiał być w innym miejscu. I naprawdę na podstawie dokładnie tego, co jest w raporcie MAG, można złożyć wniosek do prokuratury, co mam nadzieję w najbliższych 2 tygodniach zostanie uczynione. Dziękuję bardzo. Carried out the technical analysis which I mentioned earlier and others
And it's thanks to him that we've discovered so many technical inconsistencies with the report, which mean that as it stands, it is quite simply, in many ways, nonsense. He mentioned that the plane was never on the correct path, and as for this person in the cockpit, it's not even clear he was even there, and there's certainly no proof that he was, pilots were ever pressurized by him. And he pointed out many other technical inconsistencies, and therefore he'll be submitting his report officially to the authorities soon. Now I'd like to call upon Mr. Vladimir Bukowski, who would like to speak about the services. This is a joke I recently heard. A joke is about two pigs talking to each other in a pigsty. And one tells another, "Look, my friend, don't you think it's a bit suspicious? These people feeding us, washing us, taking care of us. Why? Do they do it out of the goodness of their heart? I suspect they might be doing it to kill us by Christmas and to use us for food." And the other said, "Oh, go to hell with your conspiracy theories." What we discuss tonight can easily be dismissed as a conspiracy theory. But let me remind you that most of the horrible crimes of 20th century were, in their time, dismissed as conspiracy theories. The existence of Gulag was denied and ascribed to vicious counter-revolutionary propaganda. The existence of German concentration camps and gas chambers was denied. The occurrence of horrible man-made artificial starvation in Ukraine, which killed 6 million people, was equally denied as a conspiracy theory. The existence of the secret protocols to Molotov-Ribbentrop agreement were always denied till very recently. Not to mention the massacre of Polish officers in Katyn. I remember when at the end of the 70s, Polish community wanted to erect a monument to this event in London. The British Foreign Ministry protested, saying that it's all conspiracy theory. Come to think of it, the very existence of communism, and particularly of its purposes, were always denied as a conspiracy theory. The fact that that system had as a purpose the ultimate domination of the world was always dismissed. Also, we could always prove it by reading Marxist books. They would use a different language, of course. They would never say about world domination. They would be speaking about liberating humanity from the chains of capitalism. But what's the difference? So the most common in our life, particularly in the last 100 years of it, are the conspiracy theories and finally a revelation that there are some facts behind them. I remember how difficult this was to explain to the people in the West when 34 years ago I had to come here and spend these 34 years trying to explain to them that even worse conspiracy theories could not could be proven to be true as far as the Soviet Union is concerned. One can't even imagine what kind of crime these people committed against their own population, let alone against foreigners. There is no imagination enough to invent something they didn't try. And we are the witnesses of that. But as the crisis of communism was coming to a crunch, the West, which never understood the proper functioning of that system, never understood its purposes and the way it operates, the West didn't know what to demand from them. I remember even during Ronald Reagan time, the West couldn't invent what to demand from Gorbachev to prove that the communist system changed. Let them release all political prisoners. They released political prisoners. Let them allow people to immigrate, those who want to immigrate. They allow people to immigrate.
and the system still remained. Then Reagan made a famous speech in Berlin, Comrade Gorbachev tears this wall down. The wall was teared down, but communism didn't disappear. The trouble is that the West never understood that communism is not even a political system, it's a disease. And a country can only recover from that by making an effort. And if there is no effort, there is no cleansing, the country will rather die, but never recovers. Unfortunately, that is what we observe as the external structures of the communist regime were collapsing. The essence of it remained, and no matter how much we tried to persuade the West that it's not the end of our work, that we have to dismantle this system, we have to cure disease, they wouldn't understand us. When we would be talking about the necessity of the Nuremberg trial in Moscow, which would condemn once and for all the crimes committed by that system as a crimes against humanity. Only then, as example of Nazi Germany showed us, can the country start to recover. That was never done. And it wasn't done to a large extent because the West didn't want it to happen. There was enormous pressure on Yeltsin's government not to disclose the crimes, not to open archives, not to conduct such trial. Why? Because the West was very much involved in all of them. In 73 years of existence of communist system, the interconnection between the West and the East were much bigger and much deeper than any one of us suspected. And so it happened when ostensibly the West proclaimed the end of the Cold War and accordingly treated the countries emerging from the Soviet Union, Soviet bloc, as being democracies. There was no democracy there. The system remained. Nomenklatura remained in power. Their connections became criminal connections. They turned into big mafia. And they continued to operate and slowly make their way up to the utmost power. By the year 2000, they emerged in the face of little-known kernel of KGB. And instead of suspecting at least something, the West welcomed him as a genuine face of democracy. I wonder, would they do the same if in 1955 a former assessment became a chancellor of Germany? But in this case, even President Bush told us that he looked in his eyes and could see his soul. Now that I remember puzzled me. How did he manage to do that? In all my numerous encounters with the KGB officers, soul is one thing I could never find out. And yet, it took another 10 years for the West to realize how much they were mistaken, and this ostensible new democrat in Moscow is just a continuation of the Soviet system. Nothing changed. Everything went backwards. Suddenly, the country which had no political business for 10 years had them now. Even psychiatric repressions is there. Slowly, gradually, the hostility toward the immediate environment, immediate neighbors of Russia, became once again on agenda. The biggest enemies of Russia suddenly became tiny Georgia, tiny Estonia, and of course Poland. The restoration of the Soviet system is in full swing. Of course, they understand that they cannot fully restore that system. The modern technology, the modern time would not allow that to happen. It's too difficult. But as much as they can restore it, as much as they can restore the former Soviet sphere of influence, they will do it. And we've already seen it, not only in Caucasus or in Baltic countries, but in your own case. I remember how much of opposition, of pressure,
of protests and demands Russia generated when Americans decided to establish some parts of anti-ballistic missile system on your territory in the Czech Republic. Any military expert will tell you that this, from military point of view, are completely irrelevant, negligible. They cannot protect these countries from possible potential attack, massive attack of Russian missiles. Yet Russians would not tolerate that. Why? It has nothing to do with the military question. But the question was, is Eastern Europe still a backyard of Soviet Union or not? How dare them to make any decisions in Poland to which we did not agree? This was a political question. And even if there was no need whatsoever to deploy these elements of anti-ballistic missile defense on your territory, once it was suggested, it must have been done. Simply as a message to the people in Germany that Eastern Europe is not their backyard, it is not their colony anymore. And they will take their own decisions. And yet, once again, without understanding what they're dealing with, the Americans decided it's a bargaining point. And they decided to accept the demands from Kremlin in exchange for vague promises to do something about Iranian nuclear program, which, as we all know, is very much helped by Moscow. What a ridiculous deal. But that in itself is not much new to me. I've seen it time and again for decades and decades. What is new is suddenly emergence in Poland, the government, which will go the same way. Suddenly, we see a government which believes that they must improve relations in Russia. Must improve relations. Tell me, what does it mean? How do you improve relations with KGB? You become its agent. The only way to do it. Suddenly we can see that a national insult was administered to Poland by killing the entire leadership of the country in one blow. The Poles did not demand an investigation. The Poles, the people who rebelled all their history against all possible oppression, suddenly accepted it. I remember we, in desperation, five of my friends, have published even a letter in Rzeczpospolita in May, begging Poles to demand investigation, for Christ's sake. Let's at least know the truth. But it was hushed down, and we were dismissed as peddlers of conspiracy theories. Once again, as so many times in your history, Poland stands alone on a crossroads. Betrayed by allies, led by a weak, cowardly government, which exercises the worst possible appeasement to our aggressive neighbor. Once again, you face that destiny. I remember in 1981, when 44 Soviet divisions were concentrating on your borders, and when we all expected the inevitable Soviet invasion, I was talking with my good friend, Joseph Brodsky, and Joseph said, if they enter Poland, I'll go to forest to join the Polish leaders to fight against them. And I laughed and I said, Joseph, with your weak heart, you have to go to hospital every month. You wouldn't be much of a help to Polish leaders. Let's do, both of us, what each of us does the best. You will write a poem which people would repeat for 7 years. And I will go to the forest to join my Polish friends. That would be more natural. It didn't happen. We didn't have to do that. But today when I look at it, I remember this 1981. And I can tell you only one thing. If you stand up and fight, I will join you. And so would thousands of honest
Jesus Russians and people from many other countries for your freedom and ours. Oczywiście rozumiem, nie trzeba niczego przetrwać, tak? Dobrze. Okej, okay. Teraz by pani Małgorzata Piotrkowska myślała jakieś jedno słowo szybko. Trzy sprawy, o które chciałabym państwa poprosić. Pierwsza, każdy z państwa, który popiera misję i apel o utworzenie Międzynarodowej Komisji Śledczej, bardzo proszę, aby nie wyszedł dzisiaj z tej konferencji, nie podpisawszy się na liście, która jest na korytarzu przy wyjściu. Są tam rozłożone listy, można złożyć swój podpis, są długopisy. Druga sprawa, o którą chcielibyśmy poprosić, to za chwilkę mój zastępca Radek Korzeniewski, któremu bardzo dziękuję za pomoc przy organizacji. Gościł ruch naszą magiczną sakiewkę.